Sekretem rozwoju osobistego i sekretem pracy nad sobą są pytania, które sobie zadajemy. I te dobre pytania mogą naprawdę wiele zmienić w Twoim życiu. I dziś właśnie porozmawiamy o takich trzech dobrych pytaniach, które każdy z nas może sobie zadać. Natomiast nie każdy z nas ma odwagę, żeby z tymi pytaniami się zmierzyć, bo te pytania. Są kluczem do skutecznego rozwoju osobistego, do skutecznej zmiany, której wielu z nas potrzebuje. Witajcie, moi drodzy, w tym nowym filmie na temat zmian. Jest to temat mi bliski, ponieważ jako psycholog, pracując indywidualnie, praktycznie codziennie z klientami, widzę wyraźnie, jak wielu zmian potrzebujemy i osoby, które do mnie się zgłaszają. To są właśnie osoby, które szukają swojego sposobu na dokonanie jakiejś życiowej zmiany. I kiedy ludzie najczęściej potrzebują zmiany? Mogą to być sytuacje, w którym ludzie tkwią w toksycznym, wyniszczającym związku i potrzebują z tego związku się wyzwolić. To jest pierwsza sytuacja. Druga sytuacja, to jest sytuacja trochę przeciwna, czyli ktoś żyje samotnie i ma, ma już dość takiej samotności, chciałby czy chciałaby w końcu zbudować taki szczęśliwy, zdrowy związek i wyrwać się z tej samotności. Są osoby, które męczą, męczą się w swojej pracy, ta praca nie daje im satysfakcji, nie daje im możliwości do prawdziwego rozwoju i chcieliby w końcu tą pracę zmienić. Są osoby, które chcą zmienić swoją sytuację finansową, albo ze względu na to, że nie mogą spełnić swoich życiowych marzeń, albo ze względu na to, że przez sytuację finansową nie mogą wydostać się z toksycznego, wyniszczającego związku, bo na przykład jest w tym związku taka forma przemocy finansowej. Kolejna sytuacja to są osoby, które chcą uporządkować swoje życie, ten życiowy chaos w jakiś sposób ogarnąć, i tutaj potrzebują takiej życiowej zmiany. Są też osoby, które chcą coś zmienić w kontekście swojego zdrowia psychicznego, fizycznego, a to często też ze sobą się łączy. Osoby, które chcą zwrócić wagę, chcą poprawić swój wygląd, chcą mieć lepsze samopoczucie, chcą mieć więcej energii życiowej, i mógłbym tak. Myślę, że godzinami wymieniać sytuacje, w których ludzie chcą się zmienić, natomiast myślę, że czujecie już o co mi chodzi. Każdy z nas potrzebuje jakiejś zmiany, bo jeżeli patrzymy na swoje życie w taki głębszy sposób, to zawsze znajdziemy coś, co chcielibyśmy wzmocnić, co chcielibyśmy osłabić, co chcielibyśmy zmienić, co chcielibyśmy zyskać. Tylko pytanie jest takie: czy mamy odwagę się z tym zmierzyć? Bo moim zdaniem rozwój osobisty, praca nad sobą, praca z psychologiem, z terapeutą zaczyna się często od zadania takich trzech kluczowych pytań. I te pytania chcę dzisiaj wam powiedzieć, ponieważ każdy z was powinien się zmierzyć z tymi pytaniami i zobaczyć swoją własną reakcję emocjonalną. Czy te pytania są dla nas łatwe, a może traktujemy je bardzo powierzchownie? A może te pytania wywołują w nas jakiś lęk, jakieś Poczucie, że chcemy jednak uniknąć odpowiedzi na te pytania, bo z taką reakcją też się wielokrotnie spotykam, kiedy albo ktoś rzuca jakieś takie zdawkowe odpowiedzi, bo chcemy mieć już spokój, nie chcę o tym myśleć, albo wręcz pojawia się tak dużo różnych emocji, że taka osoba nie jest w stanie na te pytania odpowiedzieć tak od razu. A więc zastanówcie się, kiedy usłyszycie te pytania ode mnie. Jak się poczujecie? Jaka jest pierwsza ta reakcja emocjonalna? Bo ta reakcja może dużo Wam powiedzieć o Waszej obecnej sytuacji w życiu. A więc te trzy pytania. Pierwsze pytanie: Co ja tak naprawdę chcę w swoim życiu zmienić? Czyli to jest pytanie dotykające celu, dotykające Waszych marzeń. Drugie pytanie, czy wiem, jak takiej zmiany dokonać? O tym już z Wami rozmawiałem. To jest te pytanie, o to, czy wiem, jakiej zmiany dokonać, dotyka tak naprawdę tych trzech filarów, o którym Wam mówiłem w kontekście zmiany osobistej. To, czy my wiemy, jak zmiany dokonać, opiera się na naszej wiedzy, opiera się na naszym działaniu i opiera się na właściwym mentalnym nastawieniu. Bez tych trzech elementów nie da się odpowiedzieć na to pytanie, no bo jeżeli nie wiesz, jak dokonać pewnej zmiany, to nie ma się co dziwić, że ty tracisz motywację w momencie, kiedy próbujesz coś zmienić, próbujesz nad czymś pracować. Wiedza, działanie, mentalne nastawienie trzy filary, które pozwolą wam się zmienić, i te trzy filary właśnie pomogą wam odpowiedzieć na pytanie, czy wiem jak tej zmiany dokonać? I jeszcze jest trzecie pytanie, które też warto sobie zadać w kontekście zmiany: czy potrafię utrzymać swoją zmianę. Bo niektóre osoby bardzo dużo próbują zmienić w swoim życiu, natomiast wszystko później wraca na dawne tory. I tu właśnie zaczynamy się zmagać z takim pytaniem: czy moja zmiana jest tylko taka na powierzchni, bardzo powierzchowna, taka płyciutka, czy raczej jest to głębsza, gruntowna zmiana, która wiem, że jak się już zadzieje w moim życiu, to nikt mi tego nie odbierze. Bo wielu moich klientów mówi mi o tym, że już nie raz dokonywali jakiejś zmiany w życiu, przykładowo, odchodzili z toksycznego związku, i potem nie potrafili wytrzymać tej presji, samotności, różnych emocji. Ten toksyczny partner czy toksyczna partnerka znowu wciągali ich w tą relację. I te osoby często mówią, że każde kolejne odejście jest dużo trudniejsze, ponieważ wiedzą dokładnie, że nie mają w sobie siły, żeby wytrzymać bez tego związku i wracają do tej relacji. I jest jeszcze gorzej. Z każdym kolejnym i kolejnym odejściem z tej relacji jest coraz gorzej. Podobnie mają się osoby, które próbują zrzucić wagę. I zrzucają 5-10 kg, już się tym cieszą, i raptownie wracają do swoich dawnych zachowań. 5-10 kg albo 15 kg przybywa, i są to osoby, które zaczęły dbać o wagę, miały efekty, a potem skończyły w jeszcze gorszym miejscu niż zaczęły. I to jest taka sytuacja, w której czujemy się sfrustrowani, że ta zmiana już ją mieliśmy o krok, a jednak ją, ona się wymknęła nam z rąk. Straciliśmy tę zmianę. I często jesteśmy w gorszym miejscu, ale dodatkowo cierpi na tym nasza psychika. Bo z jednej strony wykonaliśmy krok do przodu, ale później wykonaliśmy dwa kroki do tyłu i jesteśmy w jeszcze gorszym miejscu. A więc to trzecie pytanie jest bardzo ważne, ponieważ ono zawsze gdzieś w nas pracuje. Jeżeli nie mamy wrażenia, że nowe nawyki zastąpią te stare nawyki, to dużo ciężej będzie nam wykrzesać w sobie motywację, siłę, energię do działania, skoro my wiemy, że to. I tak jest po nic, no bo nasze nowe nawyki będą tylko chwilowe i nie staną się tak naprawdę nawykami, tylko będziemy wymuszać jakieś nowe zachowania, które nigdy tym nawykiem się nie staną, i kiedy tylko przestaniemy się zmuszać do pewnych nowych zachowań, stare nawyki do nas wrócą i nic się nie zmieni. A więc płytka zmiana, nie na tym głębokim poziomie, zmiana, która jest krótkotrwała i która budzi w nas więcej frustracji niż korzyści. Bardzo często, kiedy zastanawiamy się, jak utrzymać tą zmianę, zaczynamy obserwować swoje otoczenie i okazuje się, że zmiana nigdy nie jest oderwana od naszego środowiska, bo są osoby. Które mają swoje problemy ze względu na swoje środowisko, w którym się znajdują. Na przykład ze względu na to, że mają tak wiele toksycznych osób wokół siebie, więc akceptują tego toksycznego partnera czy toksyczną partnerkę, no bo jest to osoba bardzo bliska temu środowisku, a dodatkowo środowisko nam powtarza, że przecież nie możemy odejść, nie możemy tej osoby zostawić, że przecież tak wygląda życie, że nie możemy liczyć na to, że naprawdę będziemy szczęśliwi, bo ludzie w związkach się. Kłócą, ludzie w związkach się nie dogadują, tak po prostu wygląda życie. Jeżeli mamy taką narzuconą perspektywę, no to nie ma się co dziwić, że tkwimy w takiej toksycznej relacji, i dlatego czasami musimy wyrwać się z tego środowiska i iść w środowisko, które nam pokaże jakąś alternatywę, to, że możemy być szczęśliwi. Bo pamiętajcie, że środowisko, które jest dla nas toksyczne, może nas wciągnąć jak bagno i ponownie wrócimy do swoich dawnych nawyków. Tu, kiedy do Was to mówię, nagrywam ten materiał, przypomina mi się historia klienta, który miał problemy z wagą i zmagał się z tym od długiego czasu. Natomiast w pewnym momencie to naprawdę zagrażało jego, dla jego zdrowia, bo pojawiało się coraz więcej chorób wynikających właśnie z jego nadwagi. No i on się wyrwał trochę ze swojego środowiska, postawił naprawdę mocno na siebie, zrzucił te, to było kilkanaście kilogramów. No, ale potem tak sobie pomyślał, że już jest w porządku, zrzucił te kilogramy, że ponownie może wrócić do tej swojej sieci społecznej, do tych kontaktów, które miał. No i wrócił do swoich kolegów, do tych rozrywek, które mieli, do tego oglądania meczów, do tego picia piwa i tych różnych rzeczy, takich małych, drobnych. To nie było tak, że oni to ciągle robili, ale te małe, drobne rzeczy. Powodowały, że ten jego już zdrowszy tryb życia zaczął się zmieniać na ten styl życia, który był wcześniej. I te kilogramy, które zrzucą tak ciężko, w takim trudzie, w pocie czoła, bardzo szybko wróciły i to podcięło mu skrzydła. Natomiast on nie zobaczył w tym pierwszym momencie, że to środowisko wciągnęło go jak to bagno. I że w tym środowisku jego zmiana się nie utrzyma, no bo przecież kiedy wszyscy jedzą chipsy i piją to piwo, to on nie będzie teraz tutaj pił wody i zajadał się marchewkami. To nie było możliwe, a wręcz oczekiwanie, że coś takiego jest możliwe, to jest raczej naiwność, i dlatego lepiej zmienić to swoje środowisko, żeby środowisko sprzyjało naszej wewnętrznej zmianie, a nie próbować narzucić swoją własną zmianę dla środowiska, bo często to środowisko jest silniejsze od naszej wewnętrznej motywacji i my nie tylko walczymy ze sobą, ale walczymy z wszystkimi dookoła i najczęściej jest to kopanie się z koniem czy walka z wiatrakami i nie ma to większego sensu. A więc te trzy pytania czy wiem, co ja chcę zmienić? Czy wiem, jak to zmienić? I czy potrafię utrzymać tą swoją zmianę? To są kluczowe pytania, na które każdy z Was, mam nadzieję, że odpowie po tym materiale. I teraz jeszcze kilka problemów, które mogą się pojawić w momencie, kiedy zaczynacie odpowiadać na to pytanie. Pytanie pierwsze, takie pytanie związane z marzeniami, z celami, czy ja tak naprawdę wiem, co chciałbym zmienić? Czy ja sobie w ogóle zadaję pytanie, czego ja chcę od życia? Bo wielu moich klientów ma problem, że z jednej strony mają swoje wewnętrzne pragnienia i potrzeby, a z drugiej strony mają potrzeby narzucone przez inne osoby. Czyli przez rodziców, przez partnerów, przez środowisko, przez przyjaciół, przez środowisko też pracy, przez tą całą presję społeczną i te osoby często mi mówią: Ja nie wiem, co jest moje prawdziwe, ja nie wiem, co jest z mojego środka, jaka jest moja prawdziwa, taka wewnętrzna potrzeba, a jakie te są potrzeby tylko narzucone, jak to ze sobą. Podzielić, jak to odróżnić od siebie? I wiele osób ma z tym problem, ponieważ nie zadajemy sobie tego pytania, czego ja tak naprawdę chcę od życia, czego chcę dziś, czego chciałem miesiąc temu, rok temu, i nie aktualizujemy tej wiedzy na swój temat. Bo prawda jest taka, że z celami i z marzeniami to jest tak, że musimy ciągle to aktualizować i czyścić to swoje życie, bo marzenia, które mieliście, rok temu czy 5 lat temu, na dzień dzisiejszy nie muszą być aktualne. A są osoby, które zatrzymują się na tych marzeniach z przeszłości. One nie dają nam motywacji do takiego działania, ponieważ już te marzenia nie smakują w taki sposób jak wtedy, kiedy one powstawały. Dlatego też trzeba umieć się rozstawać z marzeniami. Tak jak trzeba umieć się rozstawać z rzeczami, które mamy, które nam zalegają w domu, tak samo trzeba uczyć się godzić z tym, że pewne marzenia odchodzą w zapomnienie, których nigdy nie spełnimy, ponieważ pojawiają się nowe, dużo ważniejsze dla nas w tym momencie, dużo bardziej motywujące marzenia, dlatego musimy ciągle to aktualizować i uczyć się oddzielać te prawdziwe swoje wewnętrzne marzenia i potrzeby od tych, które ktoś inny nam narzuca i próbuje nam wmusić, że to jest naprawdę ważne, a dla nas to zupełnie nie musi być ważne. Kolejne pytanie i trudność, która pojawia się w kontekście tego pytania: czy ja naprawdę wiem, co chcę zmienić, to jest pytanie o to, na co ja sobie pozwalam, do czego ja daję sobie prawo, czy w ogóle mam w sobie poczucie, że zasługuję na lepsze życie. Bo kiedy pracuję naprawdę z wieloma osobami, to widzę wyraźnie, że jest wiele osób, które nie dają sobie prawa do lepszego życia, nie dają sobie prawa do szczęścia. Nie dają sobie prawa do tego, żeby dokonać takiej gruntownej zmiany w swoim życiu, bo na przykład czują, że na to nie zasługują, albo czują, że zrobili coś kiedyś w przeszłości, za co muszą odpokutować, albo co więcej, ich poczucie własnej wartości nie jest na takim poziomie, na jakim poziomie są ich marzenia i aspiracje, dlatego sami sobie podcinają skrzydła. To są właśnie osoby, które mają często tendencję do autosabotażu, a więc często są to osoby, które rzucają się z motyką na słońce, Oczywiście ponoszą w tym aspekcie wtedy porażkę, no bo cel jest za duży, marzenie jest za duże, nie są na to gotowi. Ponoszą porażkę i ta porażka ma im udowodnić, że jednak sobie nie poradzą, że jednak powinni schować te swoje marzenia do kieszeni, zapomnieć o tym całkowicie i po prostu dać sobie spokój. A więc warto tutaj obserwować, czy przypadkiem nie masz takiej tendencji do autosabotażu, czy dajesz sobie prawo. Do szczęścia, bo są osoby, które żyją w toksycznej relacji. Myślą o tym, że mogłoby być inaczej, ale kiedy zaczynamy o tym rozmawiać, to te osoby często mówią: Ale ja nie czuję, że zasługuję na coś lepszego, nie czuję, że zasługuję na zdrowy związek, i to jest prawdziwy dramat tej osoby, i z tym dramatem ta osoba musi się zmierzyć. Bo skoro ty nie masz w sobie poczucia, że powinieneś być, czy powinnaś być lepiej traktowana przez tą drugą osobę, to. Niby dlaczego ta druga osoba macie lepiej traktować, skoro dla niej to jest bardzo wygodne życie, kiedy traktujecie źle, kiedy to wszystko jest na Twojej głowie, kiedy za wszystko ty odpowiadasz, kiedy to ty zawsze przepraszasz, i ta osoba ma wygodne życie Twoim kosztem, ale często zaczyna się to właśnie w Twojej głowie, kiedy właśnie masz takie przeczucie, że nie zasługujesz na nic lepszego. A to często jest związane z Twoim poczuciem własnej wartości, nad którym przecież możesz pracować. Teraz przejdźmy do drugiego pytania, które jest równie ważne, to jest pytanie, czy ja wiem, jak dokonać tej zmiany. Tutaj, w tym kontekście, polecam Wam te wcześniejsze filmy, na których mówiłem, w jaki sposób wiedza, mentalne nastawienie i działanie, jak to wszystko ze sobą połączyć i jak rzeczywiście wykorzystać te trzy filary rozwoju osobistego do dokonania tej zmiany. Natomiast tutaj chciałem Was skłonić do myślenia o tym, że jeżeli my nie wiemy, jak coś zrobić. To my na 100% tego nie zrobimy, bo zamiast miałaby się pojawić jakakolwiek zmiana, to pojawi się frustracja, pojawi się zniechęcenie, a więc musisz wbić sobie do głowy, że jeżeli nie wiesz, jak coś zrobić, to na pewno tego nie zrobisz. Tylko prawda jest taka, że ty nie potrzebujesz jakiejś ogromnej wiedzy. Musisz mieć tą idealną porcję wiedzy, bo za dużo i za mało, to jest niedobrze. I za dużo wiedzy to też jest blokujące, ponieważ kiedy, ile ty tej wiedzy potrzebujesz? Czy tak naprawdę potrzebujesz wiedzy do tego, żeby wykonać jeden krok w kierunku zmiany? Może dwa, maksymalnie dwa kroki w kierunku zmiany, bo mam wielu klientów, którzy od lat interesują się rozwojem osobistym. To są osoby, które pochłonały bardzo wiele książek, oglądały wiele materiałów, to są osoby, które były na wielu szkoleniach i nic, absolutnie nic nie zmieniło się w ich życiu. I to są często osoby, które mają zbyt wiele teorii w swojej głowie, i ta teoria ich przytłacza, bo oni nie znają jednego, dwóch kroków. Im się wydaje, że znają 100 kroków do przodu, i dlatego nie potrafią ruszyć z miejsca, bo ta presja ich przytłacza. Dlatego w pracy ze mną zawsze skupiamy się na jednym, dwóch krokach i to wystarcza. I trzeba hamować taką osobę i powiedzieć jej, musisz zrobić te dwa kroki, a później zobaczymy, co będzie dalej. To nie chodzi o to, że ty teraz przez wiele lat planujesz 100 kroków do przodu i nie wykonujesz żadnego kroku i masz w sobie bardzo dużo zniechęcenia, frustracji, złości na siebie, presji, którą sobie narzucasz, bo jednak nie robisz tych kroków, i trzeba to wszystko odrzucić. A więc pamiętajcie, że jest istnieje taka idealna porcja wiedzy, której potrzebujecie, i ta porcja to nie jest ani za mało, ani za dużo. To jest jeden, dwa kroki, które macie przed sobą, i już musimy przejść do działania, bo zmiana i rozwój osobisty to tak naprawdę przechodzenie w takim cyklu, z etapu teorii do praktyki. Praktyka nas uczy, i też tutaj to się wszystko zazębia, bo czasami, kiedy nasza zmiana jest tylko w głowie teoretyczna, to prawda jest taka, że kiedy idziemy z taką wiedzą do życia codziennego, do naszej konkretnej sytuacji, nic się nie sprawdza. I tutaj się frustrujemy, bo przecież czytaliśmy w książkach, że to się ma idealnie sprawdzać, a się nie sprawdza. Dlatego trzeba wziąć porcję tej wiedzy, zastosować ją w praktyce i przerobić ten cykl. Bo wiedza teoretyczna, działanie w praktyce to wszystko się rozwija. Bo prawda jest taka. Że te, taka technika, powiedzmy, która sprawdzi się dla 100 osób, dla ciebie nie musi się sprawdzić. Ja zawsze podchodzę do rozwoju osobistego w kontekście różnic indywidualnych, w kontekście takich naszych własnych osobowościowych potrzeb i to ty musisz dostosować techniki do siebie, a nie samego siebie dostosowywać do technik, bo przecież jak dla wszystkich działa to i dla ciebie powinno. To nie jest tak. Rozwój osobisty musi być zgodny z tobą z twoimi potrzebami, osobowości, temperamentu, z twoim układem nerwowym, to wszystko musi się zazębiać, ale żeby to zrobić, to musi być teoria, praktyka i musi być tutaj działanie, wyciąganie pewnych wniosków. Dlatego pamiętaj, potrzebujesz idealnej porcji wiedzy. To nie jest za dużo, nie przeładowuj się tą wiedzą teoretyczną, ponieważ wtedy nie ruszysz z miejsca, bo presja będzie tak wielka, jak u wielu moich klientów, którzy mówią: ja nic nie zrobię, bo przecież ja już jestem na poziomie jakiegoś profesora, ale w działaniu to jestem w podstawówce. I jak ja mam z tej ogromnej wiedzy teraz zejść do tej podstawówki i robić małe kroki? Nie róbcie sobie tego, weźcie porcję wiedzy, która jest wam potrzebna, przetestujcie to w praktyce, zobaczcie, jak to u was działa. Jest jeszcze jeden. Temat i problem, który tutaj warto poruszyć, właśnie w kontekście, czy ja wiem, jak dokonać zmiany, czy ja zdaję sobie sprawę, jakie problemy mogą pojawić się po drodze, ponieważ kiedy ja dostrzegam te problemy wcześniej, to ja mogę się na nie przygotować. Po pierwsze, czy ktoś może mi utrudnić zmianę, czyli to moje środowisko, czy w jakiś sposób może na mnie negatywnie wpłynąć. Druga sprawa, czy mam skłonność do autosabotażu, czy to ja mogę sobie utrudnić, to wprowadzenie tej właściwej zmiany i dokonanie tego właśnie przejścia pomiędzy teorią a praktyką. I tutaj jest jeszcze pytanie, czy ja mam właściwe nastawienie. A więc bardzo ważne jest zmierzenie się z tymi problemami, które mogą się pojawić i przygotowanie się na te problemy. Bo, kiedy mamy zbyt optymistyczne nastawienie, nie widzimy żadnych problemów przed sobą, a życie zawsze przynosi nam jakieś problemy, no to takie osoby często się poddają, bo nie przewidzieli problemów, miało być wszystko lekko, łatwo i przyjemnie, a okazuje się, że tak nie jest. I dlatego trzeba tutaj o tych problemach pomyśleć, bo w ten sposób, kiedy myślicie o problemach i macie właściwe nastawienie do problemów, to mówicie sobie: Ok, przewidziałem taki problem i wiem, jak sobie z nim poradzić. Albo nawet zdarzył się inny problem, ale ja myślałem już wcześniej o tym, że nie będzie tak lekko, łatwo i przyjemnie, więc jestem gotowy zmierzyć się z tymi problemami. Jest jeszcze to trzecie pytanie, w które też musimy troszkę mocniej się zagłębić, czy ja potrafię utrzymać zmianę? Bo pamiętajcie, że każdy, kto uważa, że zmiana będzie dla niego tylko bardzo krótkotrwała, to jest każda, każda osoba, która traci ochotę do, takiej, do dokonywania takiej zmiany. Ponieważ jeżeli masz włożyć w to siłę, energię pod wysiłek, a zmiana będzie tylko krótkotrwała, to po co to robić? Wielu moich klientów właśnie mówi w taki sposób, że ale po co dokonać tej zmiany, skoro ja wiem, że wszystko wróci i tak bardzo szybko na dawne tory. To są osoby, które właśnie zmuszają się do takich ćwiczeń, do tego, żeby zrzucić te kilogramy i walczą z tymi kilogramami przez kilka miesięcy, a później kilka tygodni, czy 2-3 miesiące wszystko wraca do normy? No i te osoby są często sfrustrowane. A więc bardzo często ludzie, którzy mają taki krótkotrwały sukces, ale potem kończą w innym i gorszym miejscu niż zaczęli, to są osoby, które mają w sobie dużo frustracji, zniechęcenia i każda kolejna próba jest dla nich dużo trudniejsza. Dlatego zawsze dla moich klientów mówię i uczulam ich na to, żeby już w kontekście pracy nad sobą w momencie, kiedy dokonują zmiany, żeby pracowali nad takimi elementami, które tak jakby utrwalą tą zmianę, żeby był taki mechanizm zabezpieczający Twoją zmianę. Ja często mówię o takich schodkach, przez, przez które my, my przechodzimy, jeżeli Twój rozwój. Idzie we właściwą stronę, to przechodzisz przez te kolejne stopnie, i nawet jak coś się zdarzy w Twoim życiu, coś złego, to spadniesz o jeden stopień. Jak zdarzy się coś bardzo, ale to bardzo złego, to spadniesz o dwa, maksymalnie o trzy stopnie, ale nie dalej. A są osoby, które właśnie idą po takiej linii prostej, kiedy wszystko jest dobrze, a kiedy już jest jakiś upadek, to znowu zaczynają od zera. Nie mają tych mechanizmów, na których mogą się zatrzymać, nie mają tej siatki bezpieczeństwa. Dlatego ja zawsze mówię, już w kontekście zmiany, ty musisz pracować nad tymi schodkami, które cię zabezpieczą przed upadkiem. Ty nie możesz stracić w pełni tego, co wypracowujesz. Musisz mieć w sobie poczucie, że masz takie punkty bazowe, że nawet jak będzie upadek, to się zatrzymasz nad tym punkcie bazowym i nie zaczynasz znowu od zera, tylko od tego punktu. I znowu możesz cały czas się rozwijać. Bo nie ma większej frustracji niż ciągła taka podróż, właśnie w górę. I na sam dół, w górę i na sam dół, bo wtedy mamy poczucie, że ta zmiana jest tylko ulotna, przelotna, że nie ma tak naprawdę sensu w pewnym momencie już się starać, bo i tak my to wszystko odpuścimy i stracimy. Dlatego te schodki są nam potrzebne. Ten moment, punkt bazowy, spadasz o jeden stopień, podnosisz się i idziesz dalej. Natomiast osoby, które właśnie idą po takiej linii prostej i spadają na sam dół, to dodatkowo wiedzą, ile pracy włożyli w to, żeby wejść na tą górę, jak to jest ciężka praca i często się poddają. Często po prostu po ludzku nie mają już siły, żeby znowu wejść na tą wielką górę, bo spadli tak nisko. Dlatego te punkty bazowe są Ci potrzebne. A więc podsumowując, na koniec jeszcze raz zadam Ci te trzy pytania i zostawiajcie z tymi pytaniami. Zastanów się. Pomyśl o tych pytaniach, ponieważ moim zdaniem są one bardzo ważne w kontekście zmiany osobistej. A więc pierwsze pytanie: czy ja wiem, czego chcę od życia? Czy ja wiem, co chcę zmienić? Jakie zmiany chcę dokonać? A więc jest to, to pytanie o Twoje plany, marzenia, o Twoje cele. Drugie pytanie: czy ja wiem, jak tej zmiany dokonać? Czy mam odpowiednią wiedzę? Czy mam odpowiednie mentalne nastawienie? Czy już zacząłem działać w tym kierunku? Jest jeszcze to trzecie pytanie, czy mam tą wiedzę i potrzebne umiejętności do tego, żeby utrzymać tą zmianę? Czy ja wiem, jak sprawić, żeby zmiana była głęboka, a nie tylko taka na powierzchni? Czy ja buduję te schodki i te punkty bezpieczeństwa, żeby nie stracić tej całej pracy, którą wkładam w tą zmianę osobistą? A więc, czy wiem, co tak naprawdę chcę zmienić? Czy wiem, jak dokonać tej zmiany, i czy wiem, jak utrwalić tą zmianę, żeby zmiany nie stracić, żeby wszystko nie wróciło na dawne tory, bo to prowadzi tylko i wyłącznie do frustracji. A więc otwieram w tym momencie komentarze, tak żebyście mogli się podzielić swoim nastawieniem, które z tych pytań jest dla Was najtrudniejsze. Czy wiecie, czego chcecie, czy wiecie, jak dokonać zmiany, czy wiecie, jak utrwalić tą zmianę, a może jesteście w grupie osób, które albo nie wiedzą, jak odróżnić zmiany. Która jest moja własna prawdziwa, wynikająca z moich wewnętrznych potrzeb, od takich narzuconych zmian, które niby my chcemy, a jednak czujemy, że to nie jest nasze i dlatego się w to w pełni nie angażujemy. A może jesteście osobami, które mają problem z teorią, że jest tak dużo tej teorii w głowie, że ciężko to przełożyć na życie osobiste, na praktykę, albo może jesteście w trzeciej grupie osób, która. Ma problem z, tymi, z tym trzecim pytaniem? Czy jesteście osobami, które już dokonały zmianę, ale wróciły do punktu wyjścia? Dokonały zmiany i wróciły do punktu wyjścia. Nie macie jeszcze tego mechanizmu utrwalenia tej zmiany? Dajcie znać w komentarzach, porozmawiajmy o tym. Wy porozmawiajcie między sobą, ale też ja, czytając te wasze komentarze, wiem, jakie kolejne filmy wam przygotowywać, żeby było wam łatwiej dokonać tej zmiany, która będzie dla was skuteczna, która wpłynie na jakość waszego życia. Dlatego zachęcam was do komentarzy. Jeżeli ktoś w kontekście zmiany osobistej chce pracować indywidualnie, piszcie do mnie. Zawsze staram się znaleźć jakiś termin. Także, jeżeli macie ochotę, zawsze też link do mnie na konsultacje jest pod takimi materiałami. Dziękuję wam za dzisiaj. I życzę Wam bardzo dużo siły w kontekście odpowiadania na te pytania, bo te pytania są początkiem prawdziwej, głębokiej pracy nad sobą i życzę Wam odwagi i wierzę w Was, wierzę w to, że odpowiecie sobie w taki sposób na te pytania, który naprawdę zmieni Wasze życie.